Mam na imię Magda, mam 43 lata. W ubiegłym roku zostałam poddana operacji plastycznej, niezadowolona ze swojego ciała. Po latach zaniedbań z mojej winy w międzyczasie zrzuciłam troszkę kilogramów, podjęłam decyzję i tak trafiłam do doktora Jaworowskiego. Doktor jest osobą konkretną, bardzo miłą. Udzielił mi wszelkich informacji na temat planowanego zabiegu, jak i efektów po nim. Po niemalże roku zdecydowałam się na kolejny zabieg liposukcji, do którego właśnie jestem przygotowywana. Czekam z niecierpliwością na wyniki, jakie będą. Wiem, że będzie super. Pani Magda gotowa do operacji. Wszystko przygotowane, badania sprawdzone. Anestezjolog zajął się panią Magdą. Wykonamy zabieg liposukcji z użyciem ultradźwięków Weizer. Metoda ultradźwiękowa ma na celu obkurczenie i usunięcie tkanki jednocześnie. Liposukcją usuniemy, dorzeźbimy jeszcze odpowiednie partie ciała pani Magdy, tak aby uzyskać nasz cel. Wydatną talię i podkreślenie kształtu górnej części pośladków. Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu procedury i wykonaniu starannego rysunku przedoperacyjnego, który odzwierciedla odpowiednie punkty topograficzne ciała, byliśmy w stanie usunąć precyzyjnie nadmiar tkanki tłuszczowej z zakresu pleców i boków. Poprzez zmniejszenie ilości tłuszczu tuż nad pośladkami w obrębie pleców i boków udało się bardziej wyeksponować pośladki, spowodować, że wydawały się one większe, a również harmonia całej sylwetki bardziej naturalna i bardziej estetyczna. Zabieg był przeprowadzony analogicznie, to znaczy najpierw dokonano nasienkowego znieczulenia poprzez iniekcję dużej ilości płynu tumescencyjnego. Następnie poprzez bardzo niewielkie nacięcia i umieszczenie odpowiednich portów chirurgicznych wprowadzono kaniulę ultradźwiękową Weizer. W momencie, gdy uzyskano adekwatny rezultat i usunięto odpowiednią ilość tłuszczu, usunięto porty, założono niewielkie dreniki celem ewakuacji pozostawionego płynu i tkanki tłuszczowej. Leczenie pani Magdy zakończyło się sukcesem. Osiągnęliśmy zamierzone cele. Kształt ciała poprawił się znacznie. Pojawiła się talia, kształt brzucha oraz pośladków uległ znacznej poprawie. U osób, które straciły bardzo dużo kilogramów bądź przeszły leczenie bariatryczne, problem nadmiaru skóry, pozostałości jeszcze tkanki tłuszczowej jest bardzo istotny i często jest źródłem konieczności wykonania dodatkowych zabiegów. Bardzo dobrze spisuje się w tej sytuacji metoda rzeźbienia sylwetki. Weizer, ultradźwięki, które są skoncentrowane na tkance tłuszczowej, bardzo usprawniają to leczenie, a liposukcja usuwa nadmiar dodatkowej tkanki. Wiązka ultradźwięków powoduje reakcję z tkanką i jej okurczenie, tak że sylwetka nabiera kształtu, nabiera spoistości. Tkanki bardziej stają się zwięzłe, spoiste, co sprzyja powrotowi do odpowiedniego wyglądu. Cudem jest to, że tak zdeterminowane osoby chcą zmienić swój wygląd, poprawić jakość swojego życia. To bardzo ważne, aby dokonywać odpowiednich i trafnych wyborów, odpowiednio i dobrze kwalifikować pacjentów. Dlatego, że są to pacjenci, którzy przeszli poważne leczenie, jednocześnie w ich ciałach zaszły pewne zmiany, które nie sprzyjają ich leczeniu. Nierzadko jest obecna cukrzyca bądź inne perturbacje. Mamy to na względzie i uwzględniamy w doborze odpowiedniej metody leczenia. Zapraszamy do Timeless. Tu na każdej konsultacji szczegółowo zastanowimy się, jak można Państwu pomóc.